Jak widać, najwięcej radości mają dzieci z ustawionych w Koninie kurtyn wodnych, które mają przynieść mieszkańcom nieco ulgi w upalne dni. Rozpylają one wodę tak, że nas nie zmoczy, a jedynie ochłodzi i zwilży. Na terenie miasta ustawiają je pracownicy przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Koninie. Jest to niewątpliwie i dla najmłodszych, i dla dorosłych chwilowa chociaż ulga przed tymi wysokimi temperaturami. W Koninie możemy spotkać je w trzech miejscach. W jakich? Kurtyny wodne mamy w trzech miejscach: przy domach towarowych Centrum, na Placu Wolności oraz przy targowisku na 5. osiedlu przy ulicy 11 listopada. Choć pewnie przydałoby się ich więcej. Każdego roku są one ustawiane i uruchamiane na zlecenie miasta. Współpracujemy z Urzędem Miejskim w tej kwestii. Jeżeli temperatury przekraczają 25 stopni Celsjusza, to wydajemy tutaj decyzję, żeby kurtyny stanęły w mieście. A wszystkim zajmuje się dział eksploatacji sieci przy PEWiK-u, który uruchamia kurtyny w określonych godzinach i eksploatuje je na co dzień. A schłodzić przy nich możemy się w najbardziej gorącej porze dnia. Działają w określonych godzinach, zazwyczaj od godziny 11 do godziny 17-18. Jest to niewątpliwie chwila oddechu dla nagrzanego organizmu, ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, aby w czasie upałów pić dużo wody.